Salve, Sancta Parens, enixa puerpera regem, qui celum terra wygodnie. Kontrakt kazania mamy na pół godziny. Panią Anię proszę, żebyś okienko zamknęła, bo jest ładnie przeliczone. Jak już wyłączam Panią i gaszę świecę, to wtedy sobie okno już zamknę. Będzie wyjątkowo ciepło, bo dziś jest o 10 stopni chłodniej niż wczoraj. To już wystarczy. Moi drodzy, biorę Was dalej. Nasze przygotowanie na koronację Matki Bożej 20 maja tego roku, to już niedługo. Jesteśmy przy objawieniach Matki Bożej w Quito. Poznajemy tajemnicę życia siostry Marianny. Nie jest to łatwe i proste. Przypominam, przed 440 laty Pan Bóg przez Mariannę siostrę pokazał, co się stanie z Kościołem. Co zrobią z sakramentami, z kapłaństwem, z małżeństwem. To się wszystko dopełnia na naszych oczach. Dlatego Matka Boża z Quito staje pośród nas, co Wam wczoraj mówiłem, jako Królowa Zwycięstw. Królowa i Matka Pomyślności. Jesteśmy w Quito, bunt sióstr, Marianna nieobrana przełożoną, sądy biskupie, Franciszkanie pozbyci są patronatu nad siostrami i wtedy ta scena, siostra siedzi, Marianna w więzieniu klasztornym. Trzecie objawienie. Miało miejsce 13 stycznia 1599 roku. Matka Boża jej pokazuje, co się wydarzy w XIX wieku. Że nie będzie imperium hiszpańskiego korony, w tym miejscu będzie Ekwador. Daje nazwę, jakie wydano państwo, jest Ekwador. Że będzie prezydent, który poświęci Ekwador Najświętszemu Sercu. Zabiją go, ale to poświęcenie uratuje. Będą zakony prześladowane. Matka Boża pokazuje całą historię XIX wieku. W całej Ameryce Południowej wtedy, w XIX wieku, będą cały czas rewolty masońskie. Wszystko organizują masoni. Tego prezydenta z Ekwadoru zabije mason z Bawarii, z Niemiec. Illumina. Wyślą go okrętem, żeby go zabić. Wam się ciągle wydaje, że ja wam przedstawiam rzeczywistość science fiction, dzieci. Mnie ogłoszono, że narażam uczelnie na śmieszność. Czasami studentom pokazywałem głębsze relacje, próbowałem niebo ściągnąć rzeczywistość. Próba zrozumienia mowy Boga w przeciągu tego. Byli bardzo obrażeni, że taki temat biorę. Dzielę się tym, co przeżyłem, doświadczyłem. Dojdzie do takiego momentu, gdzie Kościoła, że się będzie wszystkim wydawało, że ludzie źli będą przekonani, że zdołają Kościół zniszczyć. Przypominam, Kościół katolicki jest ustawiony w 16 organizacjach terrorystycznych. Tak uczą w amerykańskim wojsku żołnierzy. Już większość społeczeństwa patrzy na Kościół jako organizację terrorystyczną, bo nie umie dostosować, nie jest tolerancyjna, nie ma zmienności poglądów. I tam, w tym takim zamęcie, siostra Marianna siedzi w więzieniu.
No to matka może do niej przychodzi, przedstawia dramatyczną rzeczywistość XIX wieku, później pokażę bardziej, jak XIX wieku, i mówi do niej tak: życzeniem mojego boskiego syna jest, abyś rozpoczęła staranie o budowę figury przedstawiającej mnie taką, jak teraz widzisz. Ona jest w więzieniu. Jest rebelia, siostra Magdalena przełożona, rozumiecie? Taki jest Bóg. Mnie w tym Bóg urzeka, nie? Ja mówię, ja mówię, no tyś skąpić wyleciał, Panie Boże. No, jak ja ich przekonam, Panie? Ja Polaków na wylot znam. Jak ja mam problem z węgielkiem, nauczyć się obsługi i tego, zapalić świeczkę, a do jakichś duchowych spraw Polaka wciągnąć. Jak każdy jest szlachcicem, wojewodą swojego zagrodzie. I Pan mi daje takie nierealne rozkazy. Gdy się buntuje, to mówię, przymusi troszkę. Proste. To tak jak siostra Marianna. Leży w łóżku połamana, rozparyżowana, już nie wytrzymuje raty i odcięcia. Matko, proszę, widzisz, no przychodzę. Ja też wygadałem w razie Bogu, gdzieś to było 30 lat, jak ja Cię wołałem. Ja tak powiedziałem Panu Bogu. Ty pomogło. Pomógł za nas. Nie, ja Ci daję, ale to jest tajemnica miłości Boga, Jego prowadzenia. Oczywiście, jak już pewien poziom Ducha Oświętego, to możecie walczyć z Nim. Ja jestem, wiecie, urzeczony. Wiecie, mnie orędzia Bóg mnie roznoszą. Dlatego nie dziwcie się, że taki jestem ogień ołtarz. Dzieci, powiedziałem Wam, jestem dżentelmenem, ogłosiłem. Wczoraj Pan Andrzej przypomniał na spotkaniu, ksiądz rok temu powiedział: spróbuj mi w czasie kazania przeszkadzać, czy grywać tutaj długo. I to powiedziałem: chodzisz, gramolisz się i jak Wam pokazałem, bierzesz, pedowica, nie, dupka, kręcisz, a mnie tu żołnierz rozrywa. No bo ja się chcę modlić, a ty mnie łuską teraz, to przemczą nie wyczyścisz, nie wyłuskasz, a za się będziesz gorliwie pyckał. No. Weź wajkę, wstać do pieca i wymiataj do tego. Po prostu macie choleryka, nie? Nie ma wyjścia. Albo się flegmatyk przyspieszy, albo się musi wyłączyć z timu, no bo nie da się tego. Więc Bóg chce... Matka Boża mówi, żeby siostra Marianna wykonała figurę. Siedzi w więzieniu. Nie? Można napisać poemat Alleluja i do przodu. Polecisz umieścić ją w celi przełożonej, a jest zbuntowana i totalnie negatywnie do niej nastawiona i pije do niej sądziwo. Żeby wiedzieć. Dzieci, Bóg działa patrząc w naszą przestrzeń zmysłów w samej przestrzeni. No. Ty czasami dzisiaj się dzwoni. Ty jesteś Bogiem w końcu, Panie, no bo takie realia mówisz. No, baba, w celi jeszcze ma położyć w celi przełożonej, która ją do życia zamknęła. Ale dzieci, Bóg, skoro wypowie słowo, to słowo się spełnia. W to trzeba tylko, dzieci, uwierzyć. Bóg nie mówi słów nadaremne. Wypowiedział słowo, dotrzymuje. Ja się już przekonałem. Moja siła jest tylko w tym. Jestem spokojny. Czy to zrobi za 30 lat, czy po mojej śmierci? Obiecał? No, obiecał. Obiecał, że orędzia będą na całym świecie, dzieci będą znane. Że nie minie to pokolenie i przyjdą pytać o radę. Przyjdą. Dziś do mnie dzwonił dwóch kapłanów. Obok mówią, słuchają kazań cały czas. Pytają się, ile fizycznie się na to będzie. No będzie spokojnie, tylko jestem na 42 stronie. Potrzebuję 3 dni, ale na pustyni nie ma szans znaleźć 3 dni, żeby się zamknął. Znam się reakcję. Zejdzie to parę tygodni, nie? Parę tygodni zejdzie, żebym to zrobił. Więc polecisz ją umieścić w celi przełożonej. Wiecie, ile jest szaleństwa w tytule Wielka Nowenna Uwolnienia Kościoła? Zdajcie sobie sprawę? Mówimy, więzienie, skazani, atakowani, latające nad nami lotnie zdjęcia, cały czas hasła, cały czas gazety, cały czas urzędy, jeśli bez przerwy, wy sobie nie znajecie. 10 sąd, 15 4, wy nie ma daty? 17 kolejny urząd. W
prawe ręce ma trzymać pastorału. I klucze do klasztoru. Jako znak własności i władzy. Własności i władzy. To jest bardzo istotne. Na lewej ręce każesz umieścić Boże Dziecię. Aby ludzie zrozumieli, że jestem wszechmocna, aby złagodzić sprawiedliwość Bożą. Dzieci, no to takie hasła dzisiaj, to przecież to nerki, flaki wylatują teologo. Umieścić dzieciątko na lewej ręce, by ludziom powiedzieć, że jestem wszechmocna. Dzieci, no bogini. Aby złagodzić Bożą sprawiedliwość. I ukazać miłosierdzie na odpuszczenie grzechów, jako grzesznika, który przyjdzie do mnie ze skruszonym sercem, ponieważ jestem matką miłosierdzia i nie ma we mnie nic, jak tylko dobroć i miłość. Z jednej strony jakby pycha, bo wszechmocna, a z drugiej nie szła na dobroć. Jak ktoś nie rozumie miejsca Matki Bożej przy Bogu, to te dzieci tak będzie patrzył, rozumiecie? W naszych orędziach stoi. Ja idę w imieniu króla. Czy ma władzę? No ma. Rozumiecie? Czyste. I w końcu niech zawsze moje córki wiedzą, że wskazuję im i daję miłosiernego mojego najświętszego syna, ich Boga, na wzór doskonałości zakonnej, niech przychodzą do mnie, a ja je do niego poprowadzę. Siostra Maria zobaczyła Matkę Bożą. Widzicie, Matka Boża jest przerażająco piękna, zawsze. To jest fenomen dobroci. Ona, co się u niej ino wątpi, czy najbardziej doświadczony rzeźbiarz będzie zdolny wykonać taką figurę czachlity Matki Bożej. A Matka Maria w tym momencie mówi, córko moja, już to przewidziała. Pamiętam, ja wam mówię, w wyszuku bardzo wyznaczył trzy wyjazdy. Karabandal, La Salette i Karabandal. Ja czytam orędzie, mówię, panie, jeszcze nie dam kolejnego zdania, i mówię, panie Boże, wysyłasz nas w trzy miejsca, gdzie nawet dolali i ścigali. Wracam do tekstu, powiedz kiedy Piotrowi, że nic się tam nie stanie. Nie? Trzeba wiedzieć, co się dzieje ze mną w tym momencie, nie? Bo to jest mój dialog z Bogiem. Zaraz mam odpowiedź, nie? Bo ja znam Karabandal, telefony, cyk, tam. Znam La Salette, każą ci kontrolę, w autobusie odprawiał, dzieci w skałach. W Międzygorje wyślą security, będą wzywali na plebanie, że mam mi wolno w płaszczach chodzić, że tamto. Wybrają się od października, nikt go nie będzie. Może im przejdzie. Córko moja, już to przewidziała, Matko Boża. Mój sługa Franciszek swoimi poranionymi rękami wyrzeźbił figurę. Miał chore ręce, pokrwawione, tego chorobę. Takiego wybiera rzeźbiarza Matka Boża. Ale on ma jaki tytuł? Mój sługa. Czyli ktoś, kto Matkę Bożą dzieci kocha. Nie Leonardo da Vinci czy Michał Archanioł, ale Franciszek. Mój sługa. On poranionymi rękami wyrzeźbił figurę. I jeszcze Matka Boża mówi prosto, to pomogą mu w tym aniołowie. I później będzie cud. W ostatniej fazie, Franciszkowie, ja tej figury nie dodałem. Ile mógł zrobił, reszta przychodzi odebrać, ja tej figury nie dodałem. Wybaczcie, że biednotrudem się zrozumieli, jak to Bóg układa dzieci. Przed Bogiem się liczy postawa służebna, pokora i uwierzenia, że Bóg to wszystko zrobi. Przepaszesz mnie swoim pasem, symbolem moich córek i synów, którym jestem tak bliska. Dzieci chciałem kupić Matkę Bożą z Quito. Pierwsze my znaleźli w Hiszpanii. Później stękanie w Quito. Jak tam dali cenę, ile dzieciom tysięcy euro,
No to ja mam mojego rzeźbiarza, mówię, pani Wasiu, pościągaj maksymalną ilość zdjęć, idzie do chłopa, zrobisz pan, zrobię. Pomodliłem się, pobłogosławiłem. No i zrobił. I zrobił. I mam z głową swójka. Co do wielkości figury, ty sama mnie zmierz sznurem serafickim, bo tu nosiłem i to nabierze sznur i matki może mierzy, którym jesteś opasana. Podaj mi jeden z jego końców. Niech matka urosła. Do ręki. Moi panowie już wiedzą, że cingulum sznur kapłana ma ile metrów? 4 metry? Cztery metry ma mieć cingulum kapłańskie. Nie wiedzą. Po złożeniu. Wiecie, jaka to musiała być cudowna scena? U Garabandal już Amerykanie nakręcili film fabularny. Czekam, kiedy nakręcą u Quitoa. U Garabandal już jest film fabularny. Jeszcze nie jest do dyspozycji, ale już jest ukończony. Więc mamy cerowe siostrzyczka, ale Matka Boża, wszystko jedno. To jest sielskie, anielskie. Mnie urzeka siostra Marianna, że nie mówi Matce Bożej, przecież jest, co ty chcesz, jestem więzieniem. Nie, jest rozkaz nieba, to nie patrzysz na więzienie, bo dla Boga więzienie nie istnieje. Bo jedzie Matka Boża, mówi jasno. Figurę wyrzeźbi Franciszek, skórami rękę mój sługa, resztę mu dybułą aniołowie. No czyste. Coś cudownego. Podaj mi jeden z końców ręki, a drugi zabierz, zbliż do moich stóp. Teraz moja córko, znasz już wysokość, idź do u Franciszka del Castillo, przekaż mu i teraz i opisz zarysy mojego wyglądu. On wykona pracę nad figurą. I teraz się zaczyna działanie. Bo jak Matka Bóg chce mieć figurę, to się musi coś wydarzyć w klasztorze, rozumiecie? W tym samym roku biskup Quito po szczegółowym zapoznaniu z życiem klasztoru wyraził ubolewanie z powodu błędów, które w sposób bardzo krzywdzący dotyczy Matkę Mariannę i inne fundacje. Krótki czas rehabilitacji, bo tyle na ile wykona się górę, a później znowu jakby zapomniał o tym, że wykonał i znowu podwoileją ją, będą ją dali do 610 roku. Ale zaznaczam, tym wszystkim jest przecudowna miłość Boga. Znaleźć się w rękach Bożej opatrzności i ona wszystko tworzy. Pamiętajcie, jestem urodzony w niedzielę, 12:15 skoń. Jestem w czepku rodzin, no szczęśliwy dzień. Ja to do tych Boga to ja na każdym roku czuję. W liście skierowanym Matki Marii oświadczył, że do niej należy kierowanie klasztorem. Miłosierdzie Matki Marianny, co do zbuntowanych sióstr, a w szczególności obawa o życie wieczne siostry Jezusowej, czy rebelii, sprawiły, że Marianna gorąco prosiła Panesa o niezbędne cierpienia, które przyczyniłyby się do uratowania jej duszy. I tak właśnie rozpoczął się u niej od roku 1601 5-letni okres pokuty na rzecz zbuntowanej siostry, która popadła w ciężką chorobę. Ta choroba jest karą. Jak chcesz wyciszyć, to jak nie da się dzieci rozumem przekonać, że błądzisz, nie da się przez kufer wejść, że błądzisz, no to musi przyjść choroba. Wydaje chorobę. Choroba jest jednym z nauczycieli pedagogii, rozumiecie? Siostra Marianna, zdaje sobie świadomość, co chodzi, walczy o ją duszę, bo ona na innej półce, więc prosi o cierpienie. I co siostra Marianna? Osobiście nad nią sprawuje, moi drodzy, opiekę w tym łóżku. Siostra
Siostra zmarła po owym okresie pokuty, 1606. Niedługo potem matka została wybrana po raz trzeci. Na przełożono 609, a następnie po raz czwarty. Gdyby zaczęła gdybać w więzieniu, dzieci nie otrzymałaby łaski. Bóg to szybko, wszystko szybko ustawia. Przypominam, przed 10 laty był tutaj inspektor budowlany w Suchej, przyjeżdżał do mnie. Ja tą pustelnię rozbiorę i rozwalę. Ja mówię, pan tego nie zrobisz, ja to podpalę. Ale mówię, posłuchaj pana, jeśli to jest dzieło Boże, to nie wygrasz. Po powodzi przyjął po raz drugi taki, i to samo mi mówi. Ja mówię, panie, jeśli to jest dzieło Boże, nie wygrasz. Dostał raka i za pół roku fi po hopie. Przez półtora roku nikt nie brał urzędu w Suchej, tak się wali. Dzieło Boże, nie fikaj, bo Bóg to szybko unormuje. W pół roku nie było. Pójdę do mnie przyjaciel księża, czy to jest prawdą? Tak, ja mu to powiedziałem. Bo ja wiem, to dzieło jest Boga. A walczysz? O parę chałupek? Gdyby były takie tylko przekręty w Polsce, to bym byli miliardami. XXI stycznia. ...1610 rok, czwarte objawienie Matki Bożej. Matka Marianna pogrążona jest w modlitwie. Nagle niebiański splendor wypełnił prezbiterium. Pośrodku tego olśniewającego blasku ujrzała zbliżających się trzech archaniołów. Przepraszam, Gabriela, Michała, Rafała, którzy poprzedzali objawienie Matki Bożej, by rozjaśnić umysł, wzmocnić serce i uleczyć ślepotę ducha Marianny. Bo są takie dni czy miesiące z dopuszczenia Boga, formacji wewnętrznej, mistycznej, że jest ślepota ducha, ciemna noc. I człowiek nie wie, jak pomóc, co uczynić, żeby ten duch rozjaśniał. Po odejściu niebiańskich wysłanników Marianna siostra leżała krzyżem do godziny 2 po północy. Nieprawdopodobne. Wówczas pojawiła się przed nią Królowa Niebios, trzymając na ręku dzieci, dziecię odezwała się tym słowami. Podnieś się z ziemi, na której leżysz, córko ukochana, przez moje matczyne serce, umiłowana oblubienico mojego syna. Twoja pokora przyciągnęła moje serce, tak jak pycha, która króluje w tej kolonii, oddala ją ode mnie. To jest dość ciekawe, bo to trzeba by zgłębić życie Quito. Z tego co wiem, to byli wielcy mieszczanie, wielcy kupcy. Nie pewno się modlili, żeby statki dopłynęły z Hiszpanii z towarami. Bo tam korsarze, burze, no czemu nie było. Jak dopływały, to budowali kolegia, budowali klasztory, a mimo to nie byli czyści, nie? To są przepiękne kościoły kolonialne, rozumiecie, z tego czasu. Jako wota za błogosławieństwo Boga w tym działaniu kubieckim. Ale ponieważ że mam wierne i kochane córki, wśród nich mam Ciebie, przychodzę, aby zawsze, jak zawsze, powierzyć Ci moje sekrety. I tu Matka Boża, moi drodzy, zaczyna mówić już bardzo konkretnie, co się wydarzy w XX wieku. Pójdę zdanie już po zdaniu dokładnie. Następnie mówiła o niewierzących zakonnicach. Trzeba znać 79 rok, 80 klerykiem, na liturgii opowiada nam cały czas profesor. Był usiódł we Francji,
po mszy w majteczki do wody. Takie, wiecie, co tak to słyszał, to ci włosy, jaka to rzeczywistość, nie? Nie uświadczysz nikogo. Mówił o całej formacji, o tym wszystkim, basenik, tak lekko, na miasto, bez welonu i tak dalej, nie, dzieci. Dziś, kiedy już zasijał się, poznał ten wszystkim, no to zaczyna rozumieć tą całą truciznę. U nas tego nie było, ale ten nas truł, nie? Że polskie siostry nie rozebrały się do majteczek, że noszą welony, to je na buty całować po rękach, rozumiecie? Całować nasze siostry zakonne po rękach. Że zostały jeszcze wierne habitowi. Jak to jest zrobione, sam nie wiem. Mówił o niewierzących zakonnicach, którzy będą mieszkać w tym klasztorze, ich oziębłości, głuchocie na wszelkie łaski, rak duchowe, o oszczerzeniach lub karach, które mogą być niesłane. Matka Boża powiedziała, powiadam ci, że począwszy od końca XIX wieku, gdzie dziś jest kolonia, która pewnego dnia znaczy wybuchła Ekwadoru, wybuchną żądze, rozpoczęcie się deprawacja, ponieważ szatan będzie pan przy pomocy sekt masońskich. Przypominam, masoneria to jest antykościół. Wszystko diabeł tworząc tego potwora, diabeł, oni całą strukturę mają zbudowaną na formacji kościoła, tylko zawsze odwrotnie. Tak jak dzisiaj moi na ćwiczenia z moimi panami, co wam zawsze mówię, że to, co stworzono po soborze, jest antykościół. Nie do końca taki, jakby chciał masoneria, ale też czysty antykościół. Albo nie mówiono, że alba jest cięta od lewej, kładziona od prawej, no a przecież alba, jak mam tu, była cięta od przodu, zastrzelona. Dziś ja się dowiedziałem od moich panów, bo ja ich ćwiczyłem, że za są dwa ministerstwa w środku, to się obracają do środka. A w tym momencie było na zewnątrz i wszystko, ta sekta dotknęła wszystko. To jest coś, co się nie da opowiedzieć, im głębiej wchodzimy, to widzimy, jaka jest subtelna penetracja. Miałbym do kapłanów żal, tylko jedno świadectwo proboszcza Wlata w Pabianicach, w najgłówniejszej parafii Pabian, 20 tysięcy odbywał na kolację bokiem czasami. Widząc moje myślenie, to mówił, Piotruś, ty sobie nie zdajesz sprawy. Kiedy wprowadzono koncelebrę, pamiętaj, kapłani starsi wszyscy się buntowali. Nikt nie chciał iść jeden ku drugiemu, tylko wszystkich im złamali posłuszeństwowi. Kto mógł, to długo odprawiał mszę tydencką, jak mógł. I on mnie uspokoił, że nie było szansy wtedy na inno. Nie dało się w Polsce bronić, bo kardynał Wyszyński miał masę władzy w Rzeczypospolitej Apostolskiej. Robił to subtelnie, nie szybko, ale tak zrealizował to, co chcieli masoni. Więc Matka Boża mówi, ponieważ szatan będzie niemal całkowicie przy pomocy sekt masońskich panował. Lecisz w samolocie, dostajesz kubek. Co jest wybite obok? Gwiazda pięcioramienna. Dają ci łyżeczkę plastikową, rozumiecie? Co jest wybite przy palcu? Gwiazda pięcioramienna. Czego byś nie dotknął? Albo motylek, albo pentagram, albo diabeł bafomet. I ci tak subtelnie wszędzie nie ma niczego, co by nie było dotknięte tym. Koncentrować się będą przede wszystkim na dzieciach, aby ugruntować i rozszerzyć upadek obyczajów. Nieszczęsne dzieci tej epoki. Dzieci, gender to jest to, co tu Matka Boża mówi. Dewastacja, przedszkół i tak dalej. I przyjdzie do kapłana o pomoc, chłopak ma 15-17 lat, jest seksoholikiem tak potężnym, tak rozwalonym przez komórkę, internet, pornografią, erotyką, że on już nie jest człowiekiem, kapuje się? Bo to widać w ruchu nóg, widać w twarzy. Ostatnio nam powiedziałem. Już nie wytrzymał, dziecko. To nie musisz mówić, bo ja widzę, czy ty jesteś męski, czy ciebie zniszczyło szóste pornografia.
bo ta choroba się uwydatnia na zewnątrz. Bo normalny, zdrowy chłop nie ma takich ruchów, nie jest taki bezradny, nie jest taki ociężały, nie jest... No to tam trzeba było wybić cały szereg objawów, w czym on siedzi. Dlatego Matka Boża, początek, koniec XVI wieku mówi, nieszczęsne dzieci tej epoki. Będą wielkie trudności w otrzymaniu sakramentu chrztu i sakramentu wierzmowania. Dziś są totalne już. Chrzest dopiero biskupi za dorosłych, żeby jak chrzest dorosłych, to wierzmowanie będzie po 20. Rozumiecie? To dopiero idzie do dramatu waszego. Wiecie, w czym mnie umocniła w tym roku Matka Boża Garabanda? Opowiadam na koniec. Dwa zdarzenia. Jedno opowiadałem, a drugie teraz przeczytałem w niemieckiej książce. Pierwsze, tam co mówiłem, pielgrzymom w Garabandal. Był zwyczaj, że Matka Boża prosiła, że będzie błogosławiła, całowała różańce, krzyżyki, etc. wśród i dawała ludziom. Conchita, czy Luisa, czy innej, Hyacinta, dzieci, ludzie kładli to na stole. Jak one podają to do ucałowania, Matka Boża bierze różaniec X, idzie do Pana Andrzejka i daje mu właściwy. Bierze obrączkę od Pani Zosi, daje jej. Idzie do Pani Renaty, bierze jej medalik i jej władz. A ona o tym nie wiedziała. Nie zdarzył się żaden przypadek, żeby nie dała do właściwych rąk. I tam raz położyli na to podarniczkę. Podarniczkę paską. Na oczach wszystkich Jacenta podaje pierwsze pudeliczkę. No ja pierwszy sobie jedno kurka wodna, Panie Jezu, no babskie rzeczy jest sama Matko Boża. Więc się pytam, Jacenta, Matko Boża, ale czemu ty pudeliczkę całujesz? Bo to jest mojego syna. Mnie przeszedł pot, bo ogłosiłem kazania o kulcie. I za chwilę później osoba, która wzięła w pudę, mówi, tak, rozumiem, o co chodzi. W tej puderniczce w czasie wojny do Hiszpanii był przynoszony Sanctissimum. Ja dziś z panem Andrzejkiem zapakowałem już mój ołtarz, jak gdzie będę wyjeżdżał, ja zawsze będę jeździł z ołtarzem. 40 kilo urzędowego bagażu. Jak gdzie o tej przeświętą, tylko na moim ołtarzu. Bo jeśli na twoim stole, to musi go do Gdyni przyjeść, musimy zrobić ołtarz, a jak gdzie to jeszcze, więc musimy wziąć siekierę i musimy go spalić. Bo to jest mojego syna. Więc mnie to, jak to tłumaczę ludziom, bo to trzeba znać, ja mam jestem po gorących konferencjach o kulcie i tu masz. No nic, to się nie da opisać, co się dzieje. A ostatnio czytam wieczorem fragment z niemieckiej książki, niemieckiego kapłana, który tam jeździł. On był cwaniaczek, położył różaniec na stół, ale nie przed na objawienie. Zniknął, chodzi tam po wsi, nie było go. I siedzi Conchity, wieczór, 11 w nocy. Maria Luisa dostaje ekstazy, biega po wsi. Wchodzi do pokoju, tego widzi, wyjaśnia mu, wyciąga mu różaniec, to jest twój różaniec. Niemiec napisał, to był moment, gdzie uwierzyłem Garabandal. My ciebie szukali, bo ta druga szuka, to pyta, czy to, nic nie odzywał, nie? On powiedział, to był dowód. Bóg mnie tam nawrócił. Ukrył się, schował się, znalazła go o 11 w nocy podczas ekstazy. I wręczyła mu żanie Niemcowi, kapłana miejskiego. Dziś napisał piękną książkę o Białej Matki Bożej, przeżycia w pewnej wsi w hiszpańskiej Garabandal. To tyle na dzisiaj. Jutro was biorę dalej, by wam pokazać, moi drodzy, co się będzie działo w rzeczywistości XX i XX wieku, I wieku. Bóg to wszystko przez serce Matki Bożej światu pokazał. Jaki jest problem? Nie wierzę. Żebyście mieli świadomość.
jesteście jedynym ruchem katolickim wewnątrz Kościoła przez wszystkie wieki na ziemi polskiej, gdzie by episkopat temu ruchowi poświęcił dwa listy. Jeden o intronizacji, a drugi o prywatnych objawieniach. W bardzo kolorowej bitwie bierzemy udział. Wydarzenia z Quito są nam wszystkim bardzo potrzebne do zrozumienia drogi, którą Pan Bóg nam naznacza przez Matkę Bożą 20 maja. Stąd z radością zapraszam na koronację, abyście byli świadkami elekcji, intronizacji Matki Bożej na Króla Polski i, moi drodzy, ogłoszenia kierunku natarcia związanego z wielką nowenną uwolnienia Kościoła. Amen. Zapłać.